Chciałem poezji, która byłaby dalszym ciągiem czegoś, dalszym ciągiem polskiej tradycji poetyckiej. Mnie, panie Mateuszu, wychowano w takiej szkole, która uczyła, że przeszłość jest nieważna i przeszłości nie ma. Poezja stała się niepotrzebna. Homer nie jest już nikomu potrzebny. Koniec lata w zdziczałym ogrodzie. Jarosław Marek Rymkiewicz. My siedzimy w ogrodzie wcale nie zdziczałym, z mistrzem. Z nami Jarosław Marek Rymkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Joanna Lichocka. Dzień dobry. I Przemysław Dakowicz. Kłaniam się. Rozmawiamy z mistrzem, którego lektura wymaga ogromnej erudycji, a przede wszystkim sięgnięcia do samego początku pewnego sposobu uprawiania poezji. Dlaczego pan w pewnym momencie stwierdził, że te wszystkie eksperymenty literackie i poetyckie, którymi zajmowali się starsi koledzy, są już niewłaściwe? Dlaczego należy wrócić do formy klasycznej? Nie potrafię dobrze odpowiedzieć na to pytanie. To było tak, że kiedy ja zaczynałem pisać wiersze, ja byłem młodym chłopcem, miałem jakieś 21, 20 nawet lat, to triumfowała awangarda. Starzy skamandryci byli trochę zepchnięci, odepchnięci na bok. Triumfował Przyboś z takim krytykiem, który nazywał się Sandauer. I on był głównym sztandarowym poetą tej awangardowej fali, która przed wojną miała pewne trudności z opanowaniem sceny literackiej w Polsce. Natomiast po roku 1945 jakoś z łatwością się wzniosła i mimo pewnych protestów właściwie opanowała sytuację literacką. Było też tak, że jedyny poeta wybitny, który mógł się temu wtedy przeciwstawić, znalazł się na emigracji, a jego nazwiska nie wolno było wymieniać przez długi czas. Czesław Miłosz. Dlaczego mnie się to nie podobało, nie potrafię odpowiedzieć, bo to zależy od jakichś chyba głębokich psychicznych uwarunkowań. Chciałem czegoś innego. Chciałem poezji oczyszczonej z awangardowych szaleństw, które moim zdaniem oddalały ją od czytelnika. Chciałem poezji, która byłaby dalszym ciągiem czegoś, dalszym ciągiem polskiej tradycji poetyckiej. A nade wszystko, co było zupełnie zrozumiałe dla poety pokolenia, które nazywano pokoleniem współczesności, chciałem się różnić, jak wszyscy prawie poeci tego pokolenia, od tych, poetów, którzy byli tuż przed nami, to znaczy od tak zwanych pryszczatych. Oni niszczyli poezję polską nie w duchu awangardowym, tylko w duchu sowieckim, w duchu Majakowskiego. Nie wiem, dlaczego mi się to nie podobało. No, wobec tego zacząłem pisać, początkowo dość nieudolnie, zamkniętym wierszem, zamkniętą strofą. Muszę wam powiedzieć o czymś, o czym myślę teraz ze zdumieniem. To wywoływało wściekłość. Wściekłość wywołał do tego stopnia, że Julian Przyboś, który był przecież, no, ja byłem młodym chłopcem, nic jeszcze nieznaczącym w literaturze, a on był już dojrzałym człowiekiem i bardzo w literaturze polskiej się liczącym. Opublikował artykuł, w którym napisał, że Jarosław Marek Rymkiewicz jest bardzo zdolnym człowiekiem i z pewnością zajmie się twórczością dla dzieci, bo wierszy nie powinien pisać. Ja się odszczeknąłem nawet dość bezczelnie, ale zaszła jakaś sytuacja, właściwie nieprawdopodobna i niestosowna. Stary poeta, no, w moich pojęciu dwudziestolatka to Przyboś już był stary, on nie był stary, tak dość młodo umarł potem zresztą. Stary poeta zaatakował debiutanta. To było, no, trzeba powiedzieć, nietaktowne i niestosowne, wysoce niestosowne, to się nie powinno zdarzać. No ale mnie to tylko pobudzało do kontynuowania tej drogi. Nie chciałbym nadawać temu jakiegoś wymiaru politycznego, ale jak patrzę na to z tej odległości, to mogę powiedzieć, że był w tym mojej próbie reaktywowania klasycyzmu, bo tak to wtedy nazywałem, w mojej młodości, że ta próba miała pewien wymiar ze względu na to, że była protestem przeciwko działalności poetyckiej tych poetów poprzedniego pokolenia, miała też pewien wymiar polityczny. Dlatego to był znaczy, ten atak przecież na pana. To dlatego Przyboś pana zaatakował. Nie jestem pewien. On z równą wściekłością, panie Jasiu, atakował też skamandrytów, Miłosza. Atakował wszystkich, którzy nie przyjmowali tej pajperowskiej i przybośowskiej koncepcji poezji. Ale być może tam były jakieś elementy politycznego zacietrzewienia czy politycznej wściekłości, a u mnie w mojej naiwnej wtedy głowie no, roiła się taka myśl też, która była nie całkiem wyraźnie sformułowana, ale też miała jakiś wymiar polityczny, że trzeba coś ratować. Ale co ratować? Mnie, panie Mateuszu, wychowano w takiej szkole, która uczyła, że przeszłość jest nieważna i przeszłości nie ma, a w każdym razie być nie powinno. Uczyliśmy się w tej szkole w latach 50. z podręczników historii, które były tłumaczone z rosyjskiego. Nie uczono nas historii Polski, albo uczono minimalnie. Uczono nas historii ruchu robotniczego. Przeszłość była nieważna. Przyszłość zaczynała się od rewolucji bolszewickiej, no może od 1905 roku. Stąd te podręczniki, pamiętam nazwisko ich autora, nazywał się Jefimow. Niestety nie zachował mi się ten podręcznik, to bardzo ciekawy, na pewno gdzieś można go znaleźć. Uczono nas, że przeszłość jest nieważna i że przeszłości nie ma, jest tylko przyszłość. I że jesteśmy ludźmi, mieliśmy po kilkanaście lat, byliśmy chłopcami wtedy, dziećmi. Że liczy się tylko przyszłość i że mamy pracować dla przyszłości. Mnie się to nie podobało, nie wiem dlaczego. I stąd przypuszczam, że to było to źródło mojej decyzji, że kiedy zacząłem pisać wiersze, to postanowiłem zostać klasykiem. Klasa robotnicza stawia przed sztuką zaszczytne zadania. Sztuka musi uczyć i wychowywać, służyć wielkiej idei socjalizmu, być orężem walki o pokój, o szczęśliwe jutro świata. Nowy widz, robotnik i chłop, odczytuje z dzieł artystów historię walk zwycięskiego proletariatu. A jednocześnie ten powrót do formy klasycznej jako elementu postawy buntowniczej wprowadza jeszcze drugi ton, taki ton, który w pańskiej twórczości jest kluczem do zrozumienia polskiej tożsamości, czyli ton romantyczny. Zwykle uczniowie w szkołach uczeni są przeciwstawiania tego, co klasyczne, temu, co romantyczne. Jak pan nauczył się godzić te dwa tony? Ja w latach mojej młodości niewątpliwie opowiadałem się za tradycją klasyczną poezji polskiej. Jest gdzieś taka moja wypowiedź, nie wiem, może w tym tomie gdzieś tam się błąka, czym jest klasycyzm. Takim wczesnym tomie, chyba pierwszym tomie moim eseistycznym, tomie takich manifestów poetyckich. Taka wypowiedź, w której mówię, że może nie dosłownie to, ale mówię w tym sensie, że komentarze Mickiewicza do Zofiówki Trębeckiego są ważniejsze niż ballady i romanse. To głupie zdanie, ale ja wtedy tak myślałem i tak rozumiałem też swoje może nie ówczesne, ale przyszłe miejsce w poezji. Ważniejszy dla mnie był Trębecki niż Mickiewicz wtedy. Trębecki, Krasicki, Naruszewicz. Także poeci XVII wieku, który bardzo szybko odkryłem, a zwłaszcza Daniel Naborowski. To wszystko było przed romantyzmem i zostało przez polski romantyzm zduszone, a nawet w jakiś sposób unieważnione przez siłę talentów Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego. No, mnie się marzyło, że trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której Daniel Naborowski znów stanie się jednym z najważniejszych polskich poetów polskiej tradycji. To były murzonki chłopca w dużym stopniu, no ale tak się jakoś kształtowałem. To czym jest romantyzm dla polskiej tradycji literackiej, w ogóle czym jest romantyzm dla Polaków, to zrozumiałem znacznie później. Początkowo, być może ta droga wiodła przez barok moja do romantyzmu, przez fascynację barokiem właśnie, przez fascynację Naborowskim, Sępem Szarzyńskim. Czyli raczej fascynację czymś, co nie do końca jest uporządkowane, tak? W czym jest ten widać, ciągnęło mnie przy całej tej takim pomyśle klasycystycznym moim, ciągnęło mnie do pewnych nadmiarów, do pewnych dziwactw, takich jakich mnóstwo w polskiej poezji barokowej. To mi się bardzo podobało. I bardzo szybko to zostało dostrzeżone, bo jakoś tak się złożyło, że ja w ogóle zostałem dość szybko dostrzeżony. Może przez ten mój protest, prawda? Bo ja trochę się różniłem, także ze względu na miejsce zamieszkania, na odległość od innych poetów pokolenia współczesności. I ten mój zamysł klasycystyczny różnił się też od tego, co robili moi rówieśnicy. Bo mogę powiedzieć, że na przykład Staszek Grochowiak był znacznie bardziej barokowy niż ja. Znacznie bliżej baroku, ale mnie też ciągnęło do baroku. I Ernesta Bryła też ciągnęło do baroku, czyli moich rówieśników. Wszystkich, to jest trudno wytłumaczyć dlaczego. Może Przemek Takowicz potrafi odpowiedzieć na to pytanie, spojrzeć na tą problematykę okiem historyka literatury. Ciągnęło nas do baroku, mimo pomysłów klasycznych, romantycznych, różnych. Naprawdę chcieliśmy być barokowi. Ja nie wiem, czy jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale myślę sobie tak, że po tym pseudoklasycyzmie socrealistycznym, znaczy czymś, co miało pewne cechy realizmu, takiego klasycznego realizmu, który próbuje opisać rzeczywistość, czy tak ją sformatować, żeby to wyglądało na opis, na fotografię rzeczywistości, to było takie pragnienie w całej formacji, żeby mówić językiem pełnym, nie tym językiem, który jest językiem sformatowanym i ujednoliconym, prawda? Więc myślę, że ten barok się świetnie do tego nadawał. Barok, tak. A z drugiej strony zasady, prawdziwe zasady klasycyzmu dawały po prostu mocny korzeń. Czyli ten, kto opowiadał się za tymi wartościami, jednocześnie no właśnie mówił to, o czym opowiada Jarosław, że jest po stronie prawdy, że jest po stronie czegoś, co nie jest wytworem chwili politycznej, co nie jest wytworem epoki, ale jest po stronie czegoś, co jest odwieczne, prawda? I tak bym to chyba widział. Chciałem poezji oczyszczonej z awangardowych szaleństw, które moim zdaniem oddalały ją od czytelnika. Chciałem poezji, która byłaby dalszym ciągiem czegoś, dalszym ciągiem polskiej tradycji poetyckiej. Wobec tego zacząłem pisać początkowo dość nieudolnie, zamkniętym wierszem, zamkniętą strofą. Muszę wam powiedzieć o czymś, o czym myślę teraz ze zdumieniem. To wywoływało wściekłość. Ale poezja barokowa to jest też poezja sięgająca do korzenia religijnego. Pan do tego korzenia religijnego sięga rzadziej, albo powiedzmy inaczej, w taki sposób mało ortodoksyjny, bardziej romantyczny. Na ile wtedy na tę lekturę i klasyków, i twórców baroku kładła się cieniem także krytyka takich ponurych proroków współczesności, jak Nietzsche na przykład? Ja o Nietzschem jeszcze wtedy nic nie wiedziałem. Dopiero gdzieś na studiach, a może nawet po studiach, odkryłem, że jest ktoś taki i szybko zrozumiałem, że powinienem go czytać uważnie. Nie wiem też, czy moi koledzy, moi rówieśnicy coś o nim wiedzieli. Ten wątek niczański polskiej poezji, bardzo wyraźny od czasów modernizmu, został przerwany przez wydarzenia polityczne, ponieważ niczego zaraz po wojnie, już w latach 40. uznano za nonsensownie za prekursora, czy nawet ideologia hitleryzmu. Był nie tyle może cenzuralny, ale taki faktyczny zakaz czytania czegoś takiego. Nietzsche był kompletnie wtedy niezrozumiany w latach mojej młodości. Ale potem jeszcze zdążyłem jakieś jego książki przełożone na polski przez modernistów kupić w antykwariacie. Czym dla mnie stało się Nietzsche, to już zupełnie inna, i lektury niczego, to już zupełnie inna opowieść. Niewątpliwie natomiast temu odrodzeniu poezji po roku 1956, czyli po czasie tej pierwszej odwilży w państwie komunistycznym, niewątpliwie w poezji mojego pokolenia bardzo znaczący był nawrót do tradycji rzymskokatolickiej. No, dla pana także? Najwybitniejszym poetą, który to robił, to był oczywiście Staszek Grochowiak, który już w swoim pierwszym tomiku miał piękne wiersze o charakterze religijnym. Ale jakieś elementy tego samego doświadczenia, czy może tropu literackiego i kulturowego są w wierszach w Kwartanie na przykład, tak mi się wydaje. Elementy, prawda? Jako echo może Eliota, jako echo Morsztyna, prawda? To jakoś gdzieś tam się... Nie lubię tych moich wczesnych wierszy, nie lubię o nich myśleć i wolałbym, żeby nie było ich na świecie. Przynajmniej trzech pierwszych, może nawet czterech pierwszych tomów moich wierszy, ale już na to nic nie poradzę, że one są i nie da się ich w żaden sposób zniszczyć. One nie wystawiają mi najlepszego świadectwa, ale no, godzę się z tym, że jako człowiek bardzo młody, niedoświadczony musiałem próbować różnych dróg. Ale przepraszam, że wejdę w słowo, ale to one przecież zbudowały pana pozycję jako najzdolniejszego debiutanta pokolenia. Nie, no najzdolniejszym debiutantem pokolenia był Grochowiak, niewątpliwie. Grochowiak, który teraz jest w cieniu gdzieś, ale być może jeszcze powróci. Bo to bardzo wybitny poeta, był uznawany powszechnie za najwybitniejszego poetę tego pokolenia przez wiele lat. To odejście w cień właściwie łączyło się dopiero z jego śmiercią przedwczesną. W każdym razie, jak czytałam pana teczkę, to esbecy pisali o panu jeden z najzdolniejszych albo najzdolniejszych poetów w środowisku łódzkim. To teraz takie pytanie, do którego próbowałem jakoś dojść. Pytanie, które sobie zadaje wielu moich konserwatywnych kolegów. Jak połączyć w jednym w jednej osobowości, w jednym oglądzie świata. Dwie rzeczy. Z jednej strony nawrót do tradycji, szukanie klucza do zrozumienia polskiej tradycji, szukanie ciągłości, a z drugiej strony jednak mocne nawiązanie też do takiego tonu, no, czasem wręcz nihilistycznego, tego tonu, który jest dziedzictwem modernizmu i tego, co go poprzedziło, czyli takiej radykalnej krytyki wszystkiego, co zastane, zarówno tego, co nowoczesne, jak i przednowoczesne. Wydaje mi się, że nihilizm, o którym mało się mówi i który słabo się rozumie, nie jest sprzeczny z konserwatyzmem. Wręcz przeciwnie, w moim pojęciu on się świetnie łączy, z nim się łączy. Nietzsche pewno bardzo by się na mnie zezłościł, gdyby to usłyszał, ale ja uważam go za myśliciela konserwatywnego. Za konserwatywnego, owszem, nihilistę. No, on cały czas mówi o takiej przemiennej stałości świata. O tym, że świat jest niezniszczalną siłą, która istnieje wiecznie i będzie istnieć wiecznie. I wiecznie będzie powracać do tego samego. O tym próbowałem trochę mówić w tej książeczce Oktostychów. Świat, mówi Nietzsche, równa się ruchowi kołowemu. Wszystko powraca. Wszystko nieustannie powraca. Musi powracać, jeśli ta siła ma istnieć. Gdyby nie powracało, to ona już by jej nie było. Czyli nie byłoby świata. Już by dawno nie istniał. No, ta myśl, że wszystko powraca, jeszcze nie zarażona tymi jadami niczego, towarzyszyła mojemu literackiemu życiu od samego początku. Pewnie nawet w moich najwcześniejszych wierszach można znaleźć takie frazy mówiące o nieustannym powrocie przeszłości. Albo też o tym, że nie ma w ogóle przeszłości, ponieważ wszystko istnieje równocześnie. To, co było, to, co jest i to, co będzie. To jest echo Słowackiego. No, dlatego pan pisze do Julka Słowackiego również Oktostyk. Ja mam w sobie taką myśl, nie wiem co badacze nietzscheanizmu i filozofowie by na to powiedzieli, ale ja mam taką myśl, że jest prosta ścieżka wiodąca od metempsychicznych pomysłów, czyli pomysłów dotyczących powrotu wszystkiego, Mickiewicza i Słowackiego do niczego, który oczywiście ani Mickiewicza i Słowackiego przecież nie czytał. Ale że ta droga od romantycznego myślenia o czasie kolistym, o czasie, który ciągle powraca, o przeszłości, która ciągle powraca, albo ciągle jest obecna, prowadzi prosto do końca XIX wieku, do myśli nietzscheańskiej. A jak w tym pańskim planie ideowym mieszczą się takie podstawowe tropy literackie? Zacznijmy od podstawowego dla pana tropu od wielu lat, czyli lata. Czym jest lato w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza? Nie bardzo rozumiem pana pytanie. Lato to znaczy co? Pora roku. Pora roku. Lato uważa pan, że to jest, tym mnie pan dlatego nie zrozumiałem, bo tym mnie pan zaskoczył. Nie oglądam tak swojej przeszłości i swoich dawnych wierszy, żeby wyróżniał którąś z pół roku. A teraz jesteśmy już trochę później, z rok 83, niezwykle ważna dla całego pokolenia buntującego się przeciwko PRL-owi książka, jedna z fundamentalnych książek, czyli Rozmowy latem. Rozmowy polskie latem 1983 roku. 1983. I dochodzimy do końca lata. Tak, to prawda, ale to jest może jakaś tylko, tylko przypadkowy związek jakiś łączy te, to lato obecne w Zdziczałym Ogrodzie z tamtym latem na Dwigranie w roku 1983. Ja siedziałem w takim, na takim poddaszu, patrząc w okienko, za którym były wigry i pływały żaglówki pod różnokolorowymi żaglami i myślałem o tym bardzo intensywnie, bo Polska budziła się do życia. Wtedy. Budziła się do życia po stanie wojennym. Było jasne, że Jaruzelski musi przegrać i że Polska się obudzi. I myślałem bardzo intensywnie o tym, jak mógł mi się przydać. Jak taki warszawski inteligent, który nie ma nic wspólnego z ruchem robotniczym, może się przysłużyć. I pomyślałem sobie, że najlepszym pomysłem chyba jest próba opisania tego, co myślą warszawscy inteligenci i dania jakiegoś świadectwa, co myśleliśmy latem roku 1983. Dlatego tak to lato było dla mnie ważne. Siedzę za dwigrami, co myśleliśmy. No i opisałem to. Opisałem to siedząc, patrząc w to okienko, za którym były wigry. I dlatego to lato zrobiło się takie ważne może w mojej twórczości. Ale no, ja pisałem też wiersze o zimie, o jesieni. To nie jest tak, że pisałem tylko o jednej porze roku. Przy tym w nowym tomie jest koniec lata, czyli jakby gra, wydaje mi się, z modernistycznym takim sposobem opisywania. Koniec lata, ogrodu. A jeden z wcześniejszych tomów to z kolei ma w tytule Zachód słońca, tak. Czyli również jesteśmy albo końca jakiejś pory roku, albo pod koniec dnia. No ale to ma chyba raczej związek z tym, że ja już od wczesnej młodości byłem człowiekiem, który oddawał się rozmyślaniom o tym, że pewnego dnia trzeba będzie umrzeć. I wobec tego z przyjemnością i z pewną fascynacją, może trochę niezdrową, zajmowałem się tym, co się kończy. To też zachód słońca i kończące się lato były dla mnie takimi sytuacjami, których życie otwiera się na śmierć. I ukazuje się to, co nastąpi potem. I to zawsze fascynowało mnie myślenie o tym i opisywanie tego. Stąd to zawsze kończące się lato. Akurat ta książka o lecie nad Wigrami nie ma z tym chyba nic wspólnego, ale w moich wierszach jest wiele zachodów słońca i wiele takich pór roku prowadzących do późnej jesieni. Ja zresztą w bardzo wczesnych wierszach sytuuje się jako człowiek umarł, a w takiej książce, która ku mojemu wielkiemu ubolewaniu została raz wydana i nigdy nie była wznawiana, jednej z książek mickiewiczowskich, która nazywa się Kilka szczegółów, są takie rady dla młodego pisarza. Już pisząc tą książkę już byłem to nie starym człowiekiem, ale już takim, który może dawać rady komuś młodszemu. I wśród tych rad, nie potrafię powtórzyć tego dosłownie, ale wśród tych 10 czy kilkunastu rad dla młodego pisarza, które tam są zapisane, w takich punktach nawet chyba, w tej książce Kilka szczegółów, jest rada taka: traktuj siebie tak, jakbyś był człowiekiem umarłym. Traktuj siebie tak, jakbyś już umarł. Obowiązkiem pisarza jest ogląd całości swojego życia. Całość swojego życia można użyć dopiero w chwili, kiedy się umiera. Mówi pan to i pisze jako człowiek, który w życie pozagrobowe nie wierzy. Na końcu coś jest. Jest wśród moich wierszy taki, który nazywa się Już mnie nie ma. Już mnie nie ma, już te wiersze nie moje. Dalej nie pamiętam. No, stoję na końcu i patrzę na to wszystko, co było. Co jest na końcu? Nie wiem. No, na końcu, jeśli świat jest ruchem kołowym, jeśli ta siła nieustannie wyrzuca na powierzchnię to, co było kiedyś i nieustannie zapada się też sama w sobie, żeby potem wyrzucić znów na powierzchnię to, co się zapadło, no to wszystko, co było, kiedyś będzie znowu. Czyli nie ma żadnego końca. Koniec jest z naszej istnieje tylko z naszej biednej, niedoskonałej ludzkiej perspektywy. Jarosław Marek Rymkiewicz, bardzo dziękuję. Kawałek życia, który nazywamy kotem, jest równie ważny jak kawałek życia, który nazywamy człowiekiem. Kawałek życia, który nazywamy Jezusem. Dużo miejsca w tym ogrodzie, ale musimy rozsadzać w różnych kątach ogrodu. Się łatwo wyrażamy. Kawałek życia, który jest cisem, jest równie ważny z punktu widzenia, który przyjmuje, że wszystko jest życiem, jest równie ważny jak ten kawałek życia, który jest. Tak więc ja się nie dopatruję życia duchowego, jak pan tu w takich stworach jak kot. Ja uważam, że one są życiem i mają prawo do takiego samego traktowania jak każdy inny kawałek życia. Tu od razu muszę też zrobić jeszcze takie zastrzeżenie. Nie bardzo chciałbym, żeby ten mój pogląd na życie rymował się z poglądami współczesnych ekologów, bo z tym to ja nie mam nic wspólnego i z takim traktowaniem natury jako jakiejś biednej służki, którą jednak trzeba obsługiwać, taki sposób traktowania natury mi nie odpowiada.